No patrz, jak się ładnie prezentuje. Nie, to był dobry wydatek, to był dobry wydatek. Co prawda nic nie wnoszący, bo z tego co wiem, na ten moment nie ma żadnych międzygwiezdnych walk tymi właśnie statkami, no ale kto wie, może kiedyś. Póki co jest blink blink tylko. Ale nie, wiecie co, uderzmy na księżyc i zróbmy może... To już chyba ostatnia misja, nie jeszcze. The Summoning Pits, ale to jest Strike, a to jest level 8 Story, czyli jeszcze musimy tutaj faktycznie. To jedziemy. Chamber of Night, Ocean of Storms, Moon. Scour the high fortress for a chamber where the speaker believes a dark ritual is silencing the traveler. Okej, okay. Coś ucisza podróżnika, trzeba uciszyć to coś, uciszyć na wieki. Dobra, czemu nie? Podejmuję to wyzwanie, oczywiście. A jeszcze zanim polecimy, rzućmy okiem, czy coś się zmieniło? Nie, niezbytnio. Praktycznie nic. Level 19, prawie 500 w defensie. Oj. Transmission incoming. Skoro takie important, to słucham. From the speaker. Nothing is more important now. We believe the hive are engaged in a ritual that is draining the traveler of its light. Whatever power they wield must be understood. Żeby się później na końcu nie okazało, że Traveler jest tym złym, bo póki co to ja latam i rozwalam tylko kosmitów, nie? I też ich zabytki, powiedzmy. O! Ej, cześć! Witam! Tak po prostu, ja zdrowie pytam. Pojadasz gdzie? Tam? Oczywiście, czemu nie? Ale właśnie, a moment... A nie, niech leci sam, może by nie chciał mi pomóc, może nie, zobaczymy. O, bo wypadnę zaraz, tam jest, kurde, czeluść. No prawie. Ale okej, dobra, co, miałem tutaj co, deployować Ghosta. A, szpary na księżycu się pojawiły, czyżby kosmici czaili się wewnątrz? Niczym zaraza z Gears of War? Czy nie, jak oni się nazywali? Horde? O nie, nie pamiętam, nie przypomnę sobie teraz. Okej, dobra, jeszcze druga szczelina. Ale ludzi już troszeczkę biega, już troszeczkę ich tutaj jest. A w ogóle moment. Shit, wybaczcie, ale okna nie zamknąłem, możecie słyszeć przejeżdżające nieopodal samochody. Więc uwaga. No, i od razu ciszej. Więc lecimy. Sorry, wybaczcie tą króciutką przerwę. Nie, dobry kierunek. Dobra, nie zatraciłem jeszcze poczucia kierunku, na szczęście. Wow, to jaki mocny. Widzieliście, jest strzał wytrzymał? Nawet, kurczę, taki drag na 8 czy tam 9 poziomie, kiedy już się go trafi raz w korpus, później poprawi, no to musi zginąć, to jest tak dobra broń. Ale jakiś lucik może? Coś, nie? Kurde, trochę ciemno, Ghost mógłby poświecić. Ale widocznie tylko w niektórych momentach i uruchamia się automatycznie. Szkoda, może by było na przykład, nie wiem, Ghostem oślepiać przeciwników na przykład. W Crucible. O! Patrz, jaki to ma zasięg, jeszcze heady wchodzą. Pfo. Piękna broń. Ale kierunek? Dobry, aczkolwiek tam jeszcze jest jeden wandal. Poprawmy go. Dwoma headami. Nie, naprawdę wchodzą, te strzały wchodzą. Podoba mi się, naprawdę celowanie jest zrobione bardzo dobrze. Po prostu nic nie musiałem w ustawieniach zmieniać. I już postać gra tak, jak chciałbym, żeby grała. No, czasami oczywiście w ataku paniki w Crucible czasami zdarzy mi się po prostu nie trafić w kogoś. Wow, to się skąd pojawił? Chyba, że miał pelerynę niewidkę. Nie, ale poza tym naprawdę oprócz tych sporadycznych ataków paniki, kiedy nagle nie mogę w nic trafić ani w nikogo, no to zazwyczaj jest dobrze. Okej, tu jest szczelina, ale... Tu, co to jest? A zasobniki, dobra, to najpierw tak, deploy ghost. Okej, i lecimy po to. To jest ważny przedmiot, czasami można za takie przedmioty coś ulepszyć. Zbroje, bronie, cokolwiek. Helium filaments. Już troszeczkę ich mam. Znajdują się na powierzchni księżyca dosyć często. Można na nie trafić. Są usiane dosłownie wszędzie. No i co, nie przeskanowałeś? Czy po prostu dlatego już się oddaliłem? A chyba tak. Jeszcze raz będę musiał? Pewnie. Trzeba zaczekać. Kurczę, może ta szczelina teraz się otworzy i dlatego. No zbyt urodziwy to on nie jest. Aha, dobra, tyle starczyło. Kurczę, dwie sekundki bym wtedy przyczekał i bym zaoszczędził podróż z powrotem. O
Okej, dobra, ktoś tu strzela, więc o, podejrzewaj, pozwolicie. Zmienię położenie. I teraz miałem wybór w level upie teraz, czy chcę, żeby moje glajdy dalej pozostawały takie, że mogę dosłownie na lewo i na prawo też skręcać, czy że rozpoczynając glajd mam przyspieszenie delikatne. Powiedzmy skok prędkości. Nawet tego nie sprawdzałem. Można w sumie teraz, czemu nie? Więc wejdźmy. To jest tutaj, o. Upgrade glide to provide an initial boost of speed. Dobra, jak to się prezentuje w walce? Aha, ale skręcać praktycznie... Ej, no moment. Czy ja wiem, że tak skręcać nie mogę? Delikatny stopnie, ale moment, a tak... A do tyłu nagle? Ej, mogę, łe, to zostawiamy to, dobra. Boom! No, ten boost, kurczę, troszeczkę teraz nie został przeze mnie odczuty zupełnie. No, doleciałem do skrzyneczki, tak jak chciałem. Demerung FR3. Co to jest? Czy jest to dobre? Nie, to jest Fusion. Ale lepszy, kurde, od mojego. Łe, to aż tam. No to spokojnie, to już wróbalek. No i zapikował prosto na pysk. Oj tam. Też uzbieramy trochę pieniędzy i kupię sobie lepszy, w którym będzie można dokonywać ostrych zakrętów. A też poza tym bardzo się przydaje na dużych mapkach w Crucible i też tutaj zresztą, jak widać. Na załączonym obrazku. Kurczę, dobra, nie przeszkadzajcie, kiedy mówię. No, jeden head, drugi head, trzeci head, czwarty. Oj, niestety nie headzi. Oj, proszę bardzo, kolejne zasobniki. Oj, upgrade. Za tego draga. Spoksik. I to jeszcze tej broni, którą dzierżę właśnie. O, będzie dobrze, ale moment. No właśnie, tak jak sądziłem, te rakiety nie były przeładowane. Dobra, zobaczmy, o co chodzi w tym upgrade'ie teraz? Co tak właściwie mam zrobić? Aiming this weapon is incredibly fast. Które wybrać? This weapon is effective at an extended range. Czy szybsze celowanie? Aha! Może to? Też nie. Czemu nie mogę? Przecież mam odpowiedni glimmer. Aiming this weapon increases. No kurczę, no a może? Może tu? Bo inne celowniki mogę zmieniać. Czemu nie, ale... A w sumie, dobra, sprawdźmy go. No, taki kurczę, wiecie, ja wolę jednak Red Dota mimo wszystko. No, ale nie w rakietach, piecho, nie w rakietach. No, jesteśmy już na takim etapie gry, że nie powinniśmy się mylić. W ogóle. Komendy na padzie. No, ale jak widać, jest inaczej. Oczywiście można do tej broni jeszcze maksymalnie przybliżający celownik zamontować, ale po co? To nie jest snajpa. To jest czasami moja broń w krótkim dystansie, jeżeli nie zdążysz od gana wyciągnąć. Albo jeżeli mam snajpę włączoną akurat. Ej, patrzcie, jakie szczęście! Dzisiaj dopisuję. Kolejne dwa zasobniki. Ej, dobra, ale... Gdzie mam iść? Bo ten, że to powiem, strzeleczka troszeczkę szaleje. A do jaskini, aha, dobra. Tam daleko, daleko. To zapraszam. Wrybelka znowu. Alright. Z powrotem do świątyni. Kurczę, to było daleko. Ale czy to jest mniej skrócone drogi? Przypadkiem? No pewnie, znacząco. Znaczy znacząco. Nie wiem, czy kurczę przypadkiem przez ten czas, kiedy podjeżdżałem pod tamten uskok skalny, czy w tym czasie nie zrobiłbym kółeczka i zjechał normalnie po dróżce. Wow! Event incoming! Oczywiście, że tak. Chcę wziąć udział w evencie. Oj, tu są jakieś smici, ale kij z nimi. Lecimy na event. Poczekajcie, jeszcze na mnie, chłopaki. Jeszcze ja. Ja mam go rozwalić? To proszę bardzo. Może superkiem? Ha! Dobra, event complete. Gold tier achieved. To już drugi taki event, który zrobiłem. Jeszcze jeden poza nagraniem mi się udało, przypadkiem. Dosłownie o drugiej w nocy, kiedy już miałem zamiar położyć się spać, nagle patrzę. O! Event! No to będzie mój pierwszy. O kurde. Ci też ładnie wymiatają, mimo swoich niskich relatywnie leveli. No, tak się walczy z kapitanem. A tak z wandalem. Co prawda można było lepiej przycelować w główkę lub coś, ale po co? Nie zawsze trzeba się silić na headshoty. Dam radę wejść. No, shit! O, dobra, już jestem. Ale fuks!
Taki wyścig z czasem? Niedobrze. Niedobrze działa na serce. Adrenalinka skoczyła troszeczkę. A to tylko dragi. No dobra, no jacyś wandale jeszcze też się pojawiają oczywiście. No ale mogło być więcej, kurczę, różnych rodzajów przeciwników, bym się nie obraził, serio, ani trochę, ani troszeczkę. Ej, dobra, wiecie co, tutaj checkpoint zrobimy sobie, szybki. Jest ciekawe, czy oni zdążą daleko uciec, czy nie? Ej, dobra, wybaczcie, ale delikatnie musiałem się przemieścić, bo nagle kosmici zaczęli do mnie lutować. A ja muszę jakąś minutkę odczekać, aż się wyeksportuje materiał. Na szczęście na PS4 jest to czas troszeczkę krótszy niż na PS3, no bo połączenie idzie przez HDMI po prostu, idzie to szybciej. No, na PS3 niestety kabel optyczny. No już myślałem, że spadł na śmierć gdzieś tam do dziury, ale nie. Jest ciekawe, czy im się to zdarza w ogóle. Jeszcze nie uświadczyłem tego tak autentycznie. Ktoś gdzieś jakoś, coś gdzieś... Tu! Cześć! I nara. Tam powiadacie. Faktycznie, dobra, pamiętam, ale najpierw jaskinia. No ale właśnie, czy ten boost jest na tyle zauważalny, że lepiej mieć boost niż, kurczę, jednak skręcanie? Nie no, muszę popróbować trochę, uwaga. No jest taki skok niby. No ale ze skręcaniem gorzej. No zdecydowanie, musiałem teraz się ratować. Someone's trying to establish contact. No ale zawsze więc wyżej wskoczę w ten sposób. Mostly white noise. Too much interference. Okej, za dużo interferencji, za dużo przeszkadzajek. Ale co mi przeszkodzi w tym, żeby wbiec po prostu do świątyni? Chyba nic. Tak mi się wydaje. Bo nic nie wyskakuje póki co. No to już jakieś zwłoki leżą. Oj! What the hell? Co to za loading? Cutscenka. Tylko, że ja tu już byłem. Moment. Nie chodzi znowu chyba o te zwłoki, prawda? You're interesting. Not entirely interesting, but you have promise. Who is that? No to jest ta pani, która się czai pewnie zawsze. I don't know. I'm losing the signal. Guardian, I know what you're about to do. It's brave. But there are enemies out here you would not believe. No ale i tak je rozwalę, mimo to, że w niej nie wierzę. Możecie być tego pewni. Go down and face the hive. And if you live, come find me. No to nastaw wodę na herbatę, bo zaraz przyjdę na pewno. Nie, serio, za wysoki level mam takie misje. I got some broken coordinates. Venus, Northern Hemisphere, Ishtar region. Haha, i kolejna planeta do eksploracji. No mam nadzieję, że ich będzie parę. Bo póki co mamy, serio, Ziemię. What do we do now? Księżyc, który w sumie nie jest planetą. I teraz Wenus. No jeszcze jakieś bardziej odległe planety. No jeszcze Mars się pojawił, ale to w Crucible póki co tylko. No ale skoro już, że powiem, krajobraz jest zrobiony, to pewnie fabularka też tam wreszcie jakoś zabrnie. Ale okej. Okay. Powiadacie, wejść do Ula, zrobić przypał, a następnie, o kurde, ogr! Tak po prostu. Ale to jest zwykły przeciwnik, nie boss. No to ej, czego ja się boję? Ja po co też tak grubo go obrzucałem wszystkim, co miałem? Ale w sumie... Przynajmniej jeden ogr z głowy, nie trzeba się martwić. Odprowadzanie go później do zamku Farquada. Nie, tak się nazywał ten kurdupel ze Shreka, prawda? Chyba. Lord Farquad. Oj, sorry, zapomniałem, że to przecież Lord. Szlachcic. Oj, trale. O kurde, ten ale close-up. Zbliżenie facjaty maksymalne osiągnął. Ej, to są zbiorniczki. Wow, że mnie tam... Nie! Na śmierć spadłem, nie? No dokładnie. Cholera, pierwszy zgon. W taki głupi sposób. Niczym w Dark Souls. Shit! No dobra, powiedzmy, że te dwa headshoty poprawiły mi troszeczkę humor. Dobra, może tego też headem? Ej, jestem ciekaw, czy na przykład Rock grający w Destiny też, kurczę, nie ma takich problemów z celowaniem jak ja. Czy też u niego idą same heady, czy on właśnie autofire i lutuje, jak to robił w Halo 4 na swoim kanale. No jestem ciekaw. Dobra, ale teraz pytanie. Zabrnąłem za bardzo myślą gdzieś indziej i nie wiem gdzie iść. Tu, a tutaj. No dobra. Albo nie? Może na górę? Nie, serio. Poradźmy się. Nie, wręcz przeciwnie, na dół, ale przecież ja tam na dole już byłem i zginąłem. Ej, nie. Ale nie byłem aż tak nisko.
Dobra, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Niby tam. Okej. Nie, ale wiecie co? Jednak mimo wszystko chyba kontrola lotu. Sorry, że tak kurczę latam. No teraz tu, raz tam, ale naprawdę przyzwyczaiłem się do tego, że mogę w powietrzu robić takie wiksy. Na przykład, o, tu lewo, tu prawo, znaczy na odwrót. tu. Poza tym przyzwyczaiłem się do tego glidowania już. A ten skok prędkości jest tylko przy pierwszej próbie, aby był przy każdej na przykład, że muszę odbijać lewo, prawo, takimi szybkimi skokami, to by było świetnie, ale tak nie jest. Jak co to były? Kurde, trawę z dregami? Wespół na mnie? Ulala. Tak się nie będziemy bawić. Aha, dobra, zmarnowana rakieta. Nie wiem w sumie czemu nie dokończyłem tego normalnym karabinem. Aha, i stąd będą wychodzić ewentualnie. Okej, okay. Główka. Dzięki, główka. Dzięki. Główka. No dobra, troszeczkę więcej potrzebujesz. No ale i tak się pięknie tobą zajęłem. Ty. Albo wy! Kurde, bez przesady. Ej, właśnie, mogłem sobie tutaj harda włączyć? Chyba mogłem. Kurde, kurczę, okazję zmoczyłem. Na większy experience, bo dałbym sobie radę. Większe emocje by były, to prawda. No ale to przecież dobrze. No to chyba chodzi w materiałach na kanale, żeby były emocje, była dobra zabawa. Ogólnie przyjemnie się oglądało. O kurde. No właśnie, to był ten eksplodujący. Więc dzieci, zapamiętajcie sobie lekcję wujka Piechola. Kiedy ktoś jest załamkowcem, samobójcą, to nie bij go pięścią. Tak samo z boomerem w Left 4 Dead. Dokładnie tak samo. Co to za wbita włócznia w kurde w ziemię? I on tak wygląda. Serio, ale dobra, gdzie? Journey into the Temple of Crota to locate the High Ritual Chamber. Komnata rytualna. Kurczę, jakie rytuały mogą przeprowadzać te stwory? Coś nie chcę mi się wierzyć, żeby tam było coś poważnego. O kurde. Nie wiem, jakieś ofiary z ludzi czy coś. Kurczę, nie wyglądają na takich, serio. Wyglądają bardziej na ludzi w rozsypce. Ej, a w ogóle szczerze, troszeczkę są podobni, ale tylko troszeczkę. Głównie kolorystycznie. Do kosmitów z Halo 4. Ale to już Free Industries zrobiło, przecież nie Bungie. Nie wiem, ta nowa rasa tych cybernetycznych kosmitów niby. Pewnie znawcy Halo kojarzą, o co mi chodzi. Ja niestety sobie nazwy rasy nie przypomnę. No nie, no Fallenie raczej to nie byli. Albo ci są tutaj. Aż tak bardzo by nie poszli w tango. Aha, to jest statek po prostu. Będzie strzelał? Pewnie tak, ale najpierw... Może akolici i rycerze. A, oni już są. Dobra, zjedz go. Delikatnie życie wyssane. Ej, do reszty? Ło, kurde, te granaty są mocarne, więc nie dziwię się, że je mam. No właśnie, a kontrolę nad glajdem mam nawet, kiedy już przy trzecim glajdzie. Więc no, na tym poprzestańmy. O kurde! Dobra. Silnęłem obu? Tak. Uff. Zasługa powiększonego vorteksu. Zwiększyłem promień mojej czarnej dziury. Więc jest dobrze i też czas jej przebywania na ziemi, więc jak dobrze już trafi, to zabiera sporo. No a. No dobra, lubicie piąchy. Niestety ode mnie ich nie zasmakujecie, ode mnie tylko force pushę rozdaję. No, trale lubią. Szkoda, że na wióry od razu się rozsypują. Oj, nowe rękawice. Nie widziałem żadnej zielonej kulki, czy tam, nie no, dobra, bryły to bardziej, bo tam nie ma żadnych otwartych kątów. Otwartych kątów. Czy jest coś takiego jak otwarty kąt? Nie, pewnie, że nie ma. Po prostu nie ma tam kątów ostrych, nie ma tam ścianek. Kula. Też ścianka jest, kurde. Nie, dobra, nie brnijmy w geometrię, bo jak widać, nie jest to mój konik w ogóle. Chodź tu, akolito. Cóż, moim konikiem jest naparzanie force pushami. I tyle. Okej, delikatna chwila przerwy, więc oprócz zaszyfrowanego przekazu, to jeszcze zostały rękawice, które są lepsze. Więc weźmy, ale moment, co te dawały? Speed with auto rifles, a ten hand cannons. No kurczę, te rzeczy mi się nie przydają akurat, zupełnie. Było coś o scout rifle, czyli właśnie tym, czego używam teraz. No to, no, to by było dobrze. Here it is. The darkest of all the Hive's chambers. Wiedźmy, dobrze widzę, lewym narożniku. Witches killed. Trzy wiedźmy. Ej, to może, a zacznijmy w ten sposób.
Pum, jedna pek. Dobra, zapraszam. No, już myślałem, że dwie naraz, ale nie. Serio. To kurde, szczerze, to nie było nic trudnego. To nie było w ogóle nic trudnego. Teraz zniszczyć ul tylko pozostaje. No nie wierzę, no, żadnych mniejszych przeciwników nawet nie ma. To, no dobra, są cicho. No, doprosiłem się. Samobójca najpierw. Później reszta tralków. Tralków, tralalala i tak dalej. No ale właśnie, oni lubią to się zaczaić. Za moimi plecami. Kurczę, gra na słuchawkach to naprawdę czasami się zdarzyło autentycznie. Ma! Krzyknąć. Ej, dobra, przyszli jednak. Już troszeczkę po imprezie. A może nie wiem, w sumie oni czekają, aż one odprawią rytuał i może ze mną się delikatnie policzą, a dopiero później oni wkroczą już na gotowe i zaczną dobijać mnie po prostu tylko. Ale nie! Tutaj wchodzą wiedźmy, już dawno nie ma! Już dawno, już, no kurczę, święty Piotr już je wpuścił dawno, jeżeli zasłużyły. Za bramę nieba, no kurde. Już były zimne! Ich zwłoki nawet. Ale co, zniszczyć ulti, to to? Nie, na pewno nie. Tu musi ktoś jeszcze przejść, na przykład o taki oto rycerzyk specjalnej troski, którego można obejść i zlutować pięścią. Znaczy po prostu obejść jego tarczę. Bo to jest tarcza, a nie pole siłowe. No, ktoś skąd gdzieś jakoś coś jeszcze? A, przeładujmy rakiety, póki jest chwila na to. Oj, tral samobójca, uwaga! O kurde, ale szybcy są! Oj, ale zieloną kulkę widziałem. Musi być moja. Dobra. Jest samobójca, uwaga, uwaga. Panu, zejdźcie z drogi, tam do samobójcy strzela. Ej. Alas, pochylił się nad moim force pushem. Znaczy pod nim przeszedł, kurde. Pochylił się nad. No, tak. Pięknie się język plącze. A może od razu. Nie, on już był martwy. Zmarnowane. Oj, coś nam po plecach strzela. Zaraz sprawdzimy, kto to. To był taki bezczelny. No dobra, ten to raz. Okej. Okay. Wow. Dobry unik. Dobry unik, Kolo. Dobry unik, ale to ci nie uchroni od śmierci, od granatu mojego. Ktoś jeszcze? Porcję w pierogów z rozpierdolem. Nie, no dobra. Rozpierdol jest, ale nie ma pierogów. Nie można kłamać. No, ej, chyba wszystko. To mogę już rozwalić ul? Nie, poza tym nie jest, nie mam pewności, czy to jest ul. Ul jest tam. Serio? No nie mam to... Nie, na pewno nie tak. No ale co, akolici? Serio? Już naprawdę któryś materiał nagrywałem i przeciwnicy w kółko są ci sami. Delikatnie się tylko różnią ewentualnie nazwami i kolorystyką, ale poza tym to naprawdę jest z grubsza to samo. O szyb. Dobra, mogę zginąć. Zupełnym przypadkiem, niezamierzenie. O nie, sorry, ten jest mocniejszy, tu trzeba się chować. I też może z grubszej rurki trochę. Oj, kto tu? Kto tu z tej strony? Nie, akolici, to teraz spokojnie. Kolejny, więc tego też, piąstką. Zwłaszcza, że jego życie było już na wyczerpaniu. Dobra, sporo zabrało przeładuj w powietrzu i dobijmy go już, bo zaczyna strzelać. Rozumiem już, tak? The world's great. Ej, no nie mówcie, że to ja, zabijając go, przerwałem tą dobrą muzykę. Shit. Dobra, deploy ghosta. Póki co naprawdę misje opierają się na tym samym. To jest troszeczkę martwiące, ale i tak, ej, serio, ja się bawię świetnie cały czas. Mimo tego, że robię to samo praktycznie. Ale w sumie, czy w grach MMO z grubsza nie robić tego samego, tylko ma być po prostu fajnie? They were using it against the traveler. Devouring its light. We freed it. And our new friends said they're ładnie, enemies. Pretty, pretty, pretty. Wręcz beautiful. Mhm, ale coś jeszcze goście, czy to już ma właśnie? Mission end, więc szybko eksploracja 30 sekund. Tup, 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 no. Tam coś zielonego, jakaś poświata, coś? Nie, tylko naboje. Fuck, nic tu nie ma. Wracamy, wracamy. Nic. Tutaj nic, nic. Super naładowany, ale po jaką cholerę mi teraz super. Dobra, mamy jakiś zaszyfrowany enegram? Mamy. No to jeszcze polecimy sobie do wieży przed końcem tego materiału. Nie, skrzyneczki niestety brak. Ale właśnie, jakieś ulepszenia możliwe już teraz.
Ale to spokojnie, wybierając kurs na wieżę, żeby nie na wieżę, żeby nie tracić ani minuty. Continue, please, if you may. Okej, okay, pokaż mi mój... O, właśnie, Venus, Ishtar Sink. Zlew Ishtara? Destination revealed. The wilds of Venus devour the unprepared. Gather your strength and to answer the stranger's call. No kurde, i tak patrzę to, recommended level od 10 do 12, a ja 19. Ale dobra, aby co odkryliśmy nową planetę. Ewentualnie kolejny cel będzie możliwy. A, to słabsze od tego, co mam. Więc może zróbmy tak, zobaczmy, je dostanę za to. Ej, tu dostaję też materiały, no to to ale to pozjadam. Ale moment, chyba, że to jest lepsze od tego, co mam. Siła i dyscyplina, nie wiem, szczerze wolę dyscyplinkę. Więc możemy tą zjeść. Znaczy nie, no dobra, powiedzmy, rozwalić na czynniki pierwsze, zamienić na inne materiały. No, to jest słabsze. Więc od razu wek to słabsze, więc wek. Okej, okay, tu coś. O, niewiele słabsze. Pulse Rifle. Nie, no Pulse Rifle, nie. Dziękuję. Weapon Parts. Ej, to dobrze. Moment, 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 moment. Wszyscy mogą ulepszyć, tak nagle. Okej. Okay. Myślałem, że to wcześniej już zrobiłem. Tak szczerze. Ale kurde, właśnie miałem to robić. Te wszystkie rzeczy, które właśnie teraz robiłem, miałem robić w trakcie podróży do wieży, no kurde. Stracone parę sekund z waszego życia i mojego zresztą też, wybaczcie. No dobra, wracamy. I teraz tak, no mógłbym już przełączyć tą klasę, tylko ona jest goła, zupełnie goła. Bym musiał się opierać na samym praktycznie strzelaniu. No ale w sumie, czy nie mam wystarczająco dobrych broni? Tylko pytanie, czy tam są jakieś lepsze rzeczy, no bo kurde. Kto wie, czy rozwijając się w jednej klasie maksymalnie, czy nie osiągnąłbym lepszych efektów po prostu. Ach. Nie, naprawdę majestatycznie wygląda ten statek, choć przydałby mu się jeszcze jeden wylot z góry, po prostu, żeby to tworzyło taki krzyż, powiedzmy. No nie krzyż taki chrześcijański, katolicki, to by musiał być z dołu jeszcze dłuższy. Po prostu krzyżyk, tylko ustawiony nie poprzekątny jak krzyżyk z gry w kółko i krzyżyk, tylko obrócony o 90 stopni, nie, o 45 stopni, żeby, bo przecież musi być pod kątem 90, no dobra, dokładnie. Wiecie, o co mi chodzi w ogóle, po co ja to tłumaczę? Znaczy, jakby była kamerka, to bym po prostu skrzyżował dwa palce i pokazał, jaki kształt mi chodzi dokładnie. Ale zresztą dobra, chyba wystarczająco dobrze wytłumaczyłem, żebyście skumali, o co mi chodzi. Okej, o, sporo ludzi. Ale nie o nich mi teraz chodzi, kompletnie nie o nich. Chcę tutaj ładnie wejść, dzień dobry. Rozszyfruj mi coś, proszę. O, Logic Singer 4, czy to nie będzie lepsze od tego, co mam? Przypadkiem. Niech ucieka w cholerę. Tutaj coś, na co mogę... No, to tego się pozbądźmy. No tą resztę z mojego skarbca później sobie powywalam w ten sposób. Spokojnie, tego nie będzie w nagraniu. Ale w sumie mogę pokazać zawartość skarbca na sam koniec, bo ja w tym momencie, kochani, serio, kończę materiał. Będą zapchane, maksymalnie, nie wierzę. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej, a ja tutaj porządki muszę jakieś zrobić. Na razie, hej.